Witam wszystkich fanów czarnego sportu, a dzisiaj w odcinku przedstawię wam stadiony żużlowe w Minecraft. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, my już lecimy z tym materiałem. Pierwsze stadiony pochodzą z kanału Speedway Fans. Pierwszy, który wam przedstawię, to stadion imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Znakomicie wykonana praca. Wszystko jest odwzorowane niemal identycznie. Główny budynek, park maszyn oraz charakterystyczny wyjazd ze stadionu na przeciwległej prostej. Zobaczcie to sami. Drugi stadion, który wybudował, to stadion Motoru Lublin. Praca nie mniej precyzyjna od poprzedniej. Trybuny przy Alejach Zygmuntowskich nie są tak wysokie, ale nie można ujmować, że stadion odwzorowany jest bardzo dobrze. Długie i wąskie proste. Mi osobiście podoba się najbardziej ten kawałek trybuny na drugim łuku oraz wielki telebin, który się tam znajduje. Super też, że poza stadionem został wykonany park maszyn dla zawodników włącznie z charakterystycznym wyjazdem. A teraz coś grubego. Następny stadion z tego samego kanału Speedway Fans. Tym razem stadion olimpijski we Wrocławiu. Fantastycznie odwzorowany. Widać dwie duże trybuny, na których wymalowany jest napis Sparta Wrocław. Oczywiście wieża na przeciwległej prostej wraz z zegarem, park maszyn oraz pomieszczenia dla sędziego i komentatorów na trybunie krytej. Wnętrze też jest niczego sobie. Schody prowadzące do wyjść ustawione równo względem siebie wyglądają świetnie. Jedyna uwaga techniczna, jak dla mnie proste są ciut za długie w porównaniu do łuków. Ale to jest doczepianie się o detale. Czwarty stadion od tego samego użytkownika. Tym razem stadion Arena w Częstochowie. Z pewnością podobają mi się trybuny, na które wchodząc trzeba pokonać dość stromą górkę. I jest to świetnie tam pokazane. Jak na Minecraft, to całkiem dobrze odwzorowana jest główna trybuna wraz z budynkiem. Proporcjonalnie łuki i proste wyglądają dosyć zbliżenie do rzeczywistości, do tego trybuny, które im bliżej do parku maszyn, tym się zmniejszają. Na przeciwległej prostej oczywiście znajduje się park maszyn oraz wyjazd ze stadionu. Jedyna mała uwaga, że nie ma charakterystycznych lamp dookoła. Ale oprócz tego myślę, że wszystko jest odwzorowane wiernie, a jak wy myślicie? Link do tego kanału oczywiście w opisie. No i najnowszy stadion z kanału Speedway Fans, czyli obiekt Toruńska Moto Arena. Jest to chyba najrzetelniejszy projekt tego autora. Wszystko jest wykonane perfekcyjnie. Trybuny, dach oraz cała otoczka. Nie będę tego komentował, po prostu wielkie gratulacje ode mnie. Kolejnym stadionem w tym odcinku jest olbrzymia Moto Arena z kanału Wielki Sowa. Sam stadion powstał około 9 lat temu, jednak mimo daty wykonania stadion jest według mnie świetny. Jak pisze autor, wszystko zostało wykonane w skali 1:1. Na przykład szerokość toru na szerokich ma 18 metrów, a na prostych 12. Tak samo jak w rzeczywistości. Trybuny są wykonane identycznie. No i oczywiście dach nad toruńskim stadionem, który prezentuje się nienagannie. Środek również jest pięknie skończony, jak można zobaczyć na filmie. Jakby tego było mało, obok stadionu jest zbudowana ulica Pera Jonsona, przy której mieści się ten stadion. Link do oryginału oczywiście w opisie. Kolejna Moto Arena w Toruniu, tylko że młodsza wersja. Nagranie sprzed 4 lat z kanału Soltik 3. Na środku murawy stworzony jest wielki herb Apatora i tutaj ode mnie szacun dla budującego. W porównaniu do wcześniejszego stadionu, ten nie jest wykonany co do centymetra tak idealnie. Widać, że stadion jest mniejszy, trybuny są niższe, jednak myślę, że to nikomu nie przeszkadza. Jest oczywiście oszklony dach, a wnętrze może nie wyposażone, ale pomieszczenia dla komentatorów oraz sędziego są. Stadion dzięki dobremu oświetleniu dobrze wygląda też w nocy. Oryginał oczywiście w opisie. Kolejny stadion Włókniarza Częstochowa, tym razem z kanału CKM Włókniarz SA. Stadion jest nieco mniejszy od poprzednika wcześniej, to też detale, czyli na przykład zmniejszające się trybuny, nie są tak bardzo widoczne. Ale jest też parę rzeczy, których wcześniej nie było, a mnie ich brakowało. Przede wszystkim lampy, których nie było u Speedway Fans oraz, może to drobnostka, przejście na wyjściu z pierwszego łuku za stadion oraz budynki za stadionem. Oczywiście mamy tutaj pomieszczenia sędziowskie oraz chyba na dachu reżyserkę. Bardzo ładna praca, myślę, że zasługuje, by się tu pojawić. Oryginał znajdziecie w opisie.
Następny stadion jest autorstwa Bartek Rypin, a właściwie Jacusia oraz Bartka, jak pisze na koniec filmu. Sam autor, autorzy nie określili dokładnie, jakiej drużyny jest to stadion, jednak po barwach można domniemać, że Motor Lublin lub GKM Grudziądz. Stadion wygląda dobrze, są kolorowe bandy, ale najlepsze kryje się w środku pod główną trybuną, czyli pełno pomieszczeń. Sekretariat klubu, zarząd klubu czy WC. Pod trybunami, ale z drugiej strony znajdują się boksy dla zawodników. Jest trybuna główna oraz pomieszczenia dla sędziów i komentatorów. Myślę spoko stadionik. Link do oryginału w opisie. Kolejny stadion pochodzi z kanału Speedway CKM, czyli gościa, który nagrywa odcinki głównie o klubie z Częstochowy, a raz na kanale postanowił nagrać film o stadionie w Minecraft, wybudowanym w 3 dni. Stadion przypomina mi stadion Motoru Lublin, ale nie jestem pewien, czy autor miał na myśli obiekt przy Alejach Zygmuntowskich. Sam stadion jest mały i wymaga małych poprawek, jednak myślę, że warto jest go umieścić w tym odcinku. Są lampy, pomieszczenie sędziowskie. Popracowałbym nad budynkiem znajdującym się na trybunie głównej. Ciekawy projekt, a jak na tak krótki czas pracy, myślę, wygląda przyzwoicie. Link do kanału Speedway CKM znajdziecie w opisie. Bonus! Skoro sam postanowiłem nagrać taki odcinek, to rzuciłem sobie wyzwanie, by również zbudować stadion żużlowy. Z początku miał być to odnowiony stadion już Śląska Świętochowice. Myślę, że nie jest to do końca praca, która może konkurować na przykład z projektami od Speedway Fans, ale jak na mój gust, naprawdę nie najgorzej. A jak wy myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!